No to co, kochani, lecimy z tym podsumowaniem budżetu. Hej, kochani, kilka dni temu był już koniec miesiąca, więc stwierdziłam, że zrobimy takie podsumowanie wszystkich zakupów. Ogólnie zakupy mogliście zobaczyć w przeciągu tego całego miesiąca, ponieważ tak jak stwierdziliśmy w jednej ankiecie, którą przeprowadziłam na społeczności, chcemy robić to w ten sposób, że po prostu filmy z zakupów będą oddzielnymi filmami co tydzień, no a już później jak będę robić podsumowanie, czyli to ile wydałam tak naprawdę i tak dalej, to będzie już robione w oddzielnym filmie. Ja jeszcze nie wiem do końca koncepcji tego filmu, jak się będę do niego odnosić. Może w następnym, jakby w następnym filmie, tym miesięcznym, będę się odnosić do tego, co mówiłam w budżecie na ten miesiąc, czyli będę się odnosić do moich celów finansowych, które miałam na ten miesiąc i takich różnych rzeczy. Myślę, że to będzie fajna opcja, ale na razie w tym filmie tak naprawdę będzie to takie trochę streszczenie tego, jak wyglądał mój miesiąc zakupów. Jak wiemy, mój miesiąc wrzesień był dość burzliwy, że tak powiem. Przede wszystkim były moje urodziny, z których poza tym, że było dość sporo dodatków, czyli tego, ile dostałam pieniędzy po prostu na urodziny, to było również dużo wydatków, które się z tym związały. Przede wszystkim był to wydatek za salę i imprezę, było to na kręgielni i tam mieliśmy jakby jedzenie z menu wykupione i mieliśmy wykupiony tor na 2 godziny. I to wyszło mnie w okolicach 630 zł. Do tego był tort, który kosztował mnie 350 zł niecałe. No więc w okolicach, można powiedzieć, 1000 zł zapłaciłam za całość. Jeśli chodzi o to, skąd te pieniądze wzięłam, no to o tym wiecie już z jeszcze wcześniejszego budżetu, a mianowicie z budżetu sierpniowego, bo wtedy dostałam w czasy pod gruszą. No i poza tym również z mojego takiego, wiecie, ogólnie wypłaty, którą miałam jakby na sierpień, na koniec sierpnia, to po prostu z tej wypłaty poszło na kopertę urodziny i święta. Ja ją tak ładnie nazwałam, ogólnie jest to właśnie koperta właśnie na takie właśnie. Jest to koperta na takie rzeczy, które skupiają się w okolicach prezentów urodzinowo-świątecznych, w okolicach właśnie samego urządzania imprezy urodzinowej i tak dalej. Przełożyłam pieniądze, które tam w jakimś tam stopniu chciałam na to przełożyć, dołożyłam do tej koperty, no i to, co mi nie starczyło z tej koperty, wyciągnęłam również z koperty nasze. Troszeczkę, jeśli chodzi o tort, zapłaciłam również z kopert, które dostałam na urodziny. No ale że ogólnie rzecz biorąc, wyszło to w ten sposób, że poza tymi wszystkimi dodatkami, które tutaj miałam i o których właśnie powiedziałam, dostałam 1000 zł w kopertach urodzinowych, w prezentach, co jest naprawdę ogromną sumą jak na prezenty urodzinowe, także jestem bardzo wdzięczna za to, że dostałam tak dużo. No i oczywiście tych pieniędzy nie przebimbię na różne takie rzeczy, a faktycznie będą one dość dużą wartość wnosić. Ale bez zbędnego przedłużania, jeśli chodzi o takie rzeczy, skupimy się teraz właśnie na podsumowaniu. Ja sobie rozpisuję zawsze w dniach, kiedy robiłam zakupy jakiekolwiek. I jeśli chodzi o wrzesień, to były to zakupy robione dość, no było kilka dni dodatkowych poza tymi tygodniowymi, no ale ogólnie rzecz biorąc było to tak, że były 3 filmy, z tego względu, że 3 filmy z zakupów, a nie 4, tak jak powinny być w miesiącu, 4 tygodnie miesiąca, 4 zakupy, były one 3, z tego względu, że na samym początku nie byłam pewna, w jaki sposób będziemy te zakupy, filmiki rozporządzać, bo jeszcze wtedy nie robiłam tej ankiety. Jak już się dowiedziałam z ankiety, jak chcecie przeprowadzać te filmy, to wtedy już je nagrywałam, tak wiecie, systematycznie, tak jak to powinno być. No i w ten sposób mamy 3 filmy w tym miesiącu. Mam nadzieję, że Wam nie zagmatwałam tego za bardzo w głowie. Wygląda to w ten sposób, że zakupy były robione. Powiem Wam tak. Na samym początku bardzo skupiałam się na tym, żeby Filip miał bardzo fajne, wartościowe słodycze bezcukrowe w domu i dlatego dość sporo na to wydawałam. Ogólnie nie byłam na takich konkretnych zakupach, ale byłam w Rossmanie, tak jak tutaj widzę, na takich zakupach właśnie słodyczowych, typowo słodyczowych. Potem byłam również w
w czwartek po raz kolejny w sklepie, bo to były zakupy w poniedziałek, a w czwartek po raz kolejny byłam w sklepie z tego względu, że musiałam kupić prezent dla mojej teściowej, bo tak mi się wymarzyło i chciałam tak zrobić, więc to zrobiłam i byłam po raz kolejny w sklepie. Na szczęście nic poza tym prezentem nie zakupiłam. Na Allegro kupiłam Filipowi butelki. Tak naprawdę pierwsze wartościowe zakupy w tym miesiącu były zrobione dopiero 12 września i były to zakupy w Biedronce oraz w Rossmanie. I słuchajcie, 16 czerwca były powtórzone zakupy, co prawda małe, ograniczone w Lidlu, ale były. Także jak widzicie, tych zakupów było sporo dodatkowych robionych. Poza tym po tej sobocie, której byłam w Lidlu, byłam również w Pepco, za 20 zł coś kupiłam w poniedziałek. Potem w środę, 20 września to był, Biedronka 156 zł, czyli po raz kolejny takie konkretniejsze zakupki były poczynione. I słuchajcie, to jest koniec? Nie, przepraszam, to nie jest koniec, bo po raz kolejny potem byłam na zakupach 25 w poniedziałek, czyli to było ile dni później? No niecały tydzień, czyli bez dwóch dni tydzień. I to była, słuchajcie, apteka, piekarnia, Kaufland i Biedronka. Także takie zakupy powiem Wam, bo nie są one aż takie wygórowane ceny, dlatego wydaje mi się, że to nie były zakupy jakieś takie bardzo duże i wartościowe jakoś specjalnie. Ogólnie rzecz biorąc, ten miesiąc uważam za taki kiepskawy z tego względu, że nie było takich konkretniejszych zakupów, nie było takich konkretniejszego planowania ani niczego, dlatego właśnie moim planem na ten miesiąc jest planowanie, bo w tym miesiącu wrześniu troszeczkę tego zaniechałam, więc jeśli chodzi o to, ile zapłaciłam za takie wszystkie rachunki, które mam tutaj zapisane, udokumentowane w jakimś tam stopniu w paragonach itd., było to 660 zł, więc mało, naprawdę bardzo mało, jak na to, co ja mam jakby odkładane co miesiąc, ale pozostałe te pieniądze były wydane na rzeczy wnętrzarskie do domu przyszłego, ponieważ ja to wydawałam przede wszystkim z koperty nasze, ale kiedy koperta nasze się zakończyła, a właściwie to się po prostu skończyła, no to wydawałam niestety z tych pieniędzy, które miały być na jedzenie i na Filipa. To nie jest tak, że ja, wiecie, sobie zabierałam z talerza, żeby móc kupić jakieś rzeczy wnętrzarskie do domu. Po prostu te pieniądze mi w jakiś tam stopniu zostały, dlatego te pieniądze poszły na takie właśnie rzeczy. Ale ogólnie postaram się, żeby coś takiego nie miało za bardzo już miejsca. Zobaczymy, jak to mi się uda. Ogólnie bardzo teraz jestem jakby za wciągnięta w to planowanie przyszłego domu, planowanie przyszłego gniazdka, dekorowanie go w jakimś tam stopniu, bardziej w taki sposób praktyczny niż taki, wiecie, żeby tylko wyglądało ładnie. Więc jak ja widzę po prostu rzecz, która faktycznie miałaby tam miejsce w tej mojej wizji, którą mam w głowie, gdy widzę, że ona jeszcze jest na jakiejś takiej promocji, że jestem w stanie to sobie kupić, no to wtedy ja po prostu po to sięgam, bo nie wiadomo, czy jak my się przeprowadzimy, to akurat będzie taka okazja i nie wiadomo, czy będzie wtedy to w ogóle dostępne. Także jeśli coś takiego jest, to ja wtedy z tego korzystam i od razu to kupuję, nawet jeśli nie mam w tej kopercie za bardzo pieniędzy. No ale wtedy to po prostu idzie z mojego konta, czyli z tego, co teoretycznie mogłoby być i powinno by być jakby zapłacone z tego jedzenie na miesiąc. Tak to właśnie wygląda. Mam nadzieję, że rozumiecie, co miałam na myśli. Jeśli chodzi o ten miesiąc, to mam nadzieję, mam dobre fluidy, jeśli chodzi o ten miesiąc, jestem jakby na tak nastawiona, zobaczymy, czy to planowanie faktycznie mi wyjdzie i zobaczymy. Ja życzę Wam miłego tygodnia i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie i macie, jeśli macie jakiś pomysł na to, w jaki sposób chcielibyście widzieć te podsumowania miesięczne, taki monthly reset, nie wiem jak to nawet nazwać za bardzo, jeśli macie jakiś na to pomysł i koncepcję, to bardzo serdecznie zapraszam Was do zostawienia tych pomysłów w komentarzach lub na mojego maila wysyłania ich. Ja tam zawsze też czytam, co macie jakby do powiedzenia mi, jeśli takowe wiadomości się do mnie dostają. Za każdą koncepcję i za każdy pomysł bardzo serdecznie dziękuję, a ja życzę Wam wspaniałego tygodnia jeszcze raz i do następnego filmu. Pa, pa!